Hello everyone, Antu Flipiński, witam was w odcinku ze Stronghold Kingdoms. Od kilku dni próbuję wam nagrać LoL'a, bardzo chciałbym w niego sobie pograć dla własnej przyjemności, ale niestety nie mogę, ponieważ jest taki syf na tym serwerach, że stwierdzam, dobra, pora znaleźć sobie jeszcze jakieś inne gry, żeby pograć, bo nuda jest strasznie akurat na weekend. I pierwszą grą będzie Stronghold Kingdoms, a jeszcze wieczorkiem dzisiaj będzie jeszcze naprawdę bardzo, bardzo fajna gra. Ta akurat jest za darmo, jeśli chcecie zagrać, to macie reflink w opisie. Podobało mi się Anno, więc stwierdziłem, że zagram sobie w coś podobnego. Jest tylko jeden świat, więc spoko. No to co, to startujemy. Jesteśmy w Polsce, ale epic shit chyba będzie. Widzę tutaj mapę Polski. Myślę, ręcznie. No co wy? Jakaś... Może moja okolica, populacja. A może gdzieś nad morzem sobie skoczymy, albo tutaj, bo tu nic nie ma ciekawego? Nie wiem, co tam jest za bardzo. Warszawa. Okej, lecę na chatę. Wejdź do gry, enter the matrix. Mazowieckie, episko, może swoją chatę znajdę jeszcze. Konstancin Jeziorna, Otwock, moje rejony. Jest Warszawa. Super, niezłe, co? Witaj, panie. Jestem tu, aby przedstawić ci kilka podstawowych zasad obowiązujących w grze. Ponieważ jestem ważną osobą... Muzyka się przycina. Osobistością, korzystaj z moich porad. Bla, 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 bla. Okej, stary. Położone, bla, 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 bla. Przyjdź do wioski. Okej. What, Ursynów, Warszawa? Serio? Są nawet dzielnice w Warszawie? Nie wierzę w to, ej. Kobyłka, też niedaleko mnie wszystko. Wszystkie te rejony znam. Jeśli jesteście z Warszawy, to też ogarniacie. Włomin, tam jest akurat mafia, to tam nie polecam się osiedlać. Ej, ale dobra, to troszeczkę jest dziko. Sulejówek, o. Ursynów, o. Czemu Ursynów jest? Ursynów, Pruszków, Warszawa. Powiedzmy, że to mniej więcej tak działa. No z tym akurat może nie do końca się zgodzę, ale nie, no Warszawa. Dobra, a my skoczymy sobie do naszej wioseczki, już starczy. Aha, i sobie tutaj budujemy. Tutaj mamy taki teren nasz. Dobra, ciekawe to jest. Jak na razie fajna opcja. Budynki gospodarcze. Sad jabłoń, o jabłoń. Aha, i tu będzie od magazynu w zależności. No dobra, to postawimy na początek bliziutko. Więcej hajsu będzie. Ja mogę to w ogóle w tym budynku włożyć w to? Okej. Ładnie? Czy nie ładnie? Wspaniale, masz więcej jabłek w spichlerzu. Pozwoli ci to później zwiększyć rację żywności. No dobra, czyli będziemy mieli większą wioskę. O, czyli tak mniej więcej standardowa giera. Jest spoko. Aha, a to mam postawić gdzie? W pobliżu drzew. Rozumiem. Aha, czyli musi być jak najbliżej. Okej. Proszę bardzo. Hajs. Nagroda. Kamieniołomy jeszcze. Gdzie tutaj są kamienie? Tutaj widzę, że są kamyki. Aha, tutaj mam taką warsztatownię. No proszę. Nie, no ja chcę zrobić napad na Ursynów, skurwysynów. Hehe. Nie no, ale fajne te bajery zrobili. Jeszcze nie wiem do końca, o co chodzi, nie? Co to dokładnie będzie? Czy będzie się atakowało jakieś inne miasteczka? Wparujemy... Kurde... okradniemy... Nie wiem jeszcze co. Warszawę okradniemy, bo nie wiem, czy ja jestem. Mogę chyba okraść Warszawę. Mogłem się nazwać jeszcze Hania Grunkiewicz. Ale dobra, nieważne. Dzięki za nagrody. Badania. Aha, to kminie mniej więcej. Użyj swoich i skorzystaj ze swoich z bla 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 bla. Mhm. Cenny punkt badań. Dobra. Mam radę. Edukacja. Sztuka. Palkowanie w sztukę nie jest może najmądrzejsze. Na tym etapie. Sztuka jest bardzo ważna. Ale nie na tym etapie. No ale cóż.
Nie no, może zaczynamy, wiecie, jaskiniowcy, nie, malujemy sobie ziu w jaskini. To jest ten mniej więcej etap. Trochę lipa. Oddałem ci punkt badań, blablabla. Gdzie na stary? Okej, okay, odbierz nagrodę. Odbieram. Tutaj mamy nasz panel, 10 honoru. Awans. Jak widzisz, prowadzenie badań. Ej, może kiedyś Ursynów to było po prostu miasto, tylko nie pasuje mi piaseczne Ursynów. Tak dla warszawiaków, nie, i okolicy. Jak widzisz, przeprowadzenie bla bla bla. Bardzo sprytnie, bardzo sprytnie. Taki jestem cwany. Postęp. O, proszę bardzo. Głupek wioskowy. No i jesteśmy na tym poziomie. A to się będzie nam... Jestem prostakiem 10 poziomu. Prostak 10. Nie no, tego mi było trzeba po prostu. Być prostakiem 10. Uuu. Nie no, kmiotem jestem. Kmiocie! Ach, kmiocie. Dobra, co? Ej, śmieszna jest ta giera, naprawdę śmieszna. Podoba mi się. Mhm. Strategiczne karty. Mały wzrost produkcji. Aha, kminie. To co mam to użyć teraz? No okej. Okay. W sumie na start dobrze tego użyć będzie teraz. Chociaż... No to zależy. Dobra, jest 7 punktów. O! Punkty kart uzyskujesz, jak zostało 5 kart. Ej, fajny taki bajer. Wymień karty. Wymieniamy małe dostawy. Zdobądź karty. Dzięki za karty, ziomeczki. Podziękował. Dwudniowy żeton premium. O, czyli mamy od razu premkę. A to wiem, to daje takie udogodnienia. Mam nadzieję, że... Nie będzie różnicy chyba. Nie powinno być większej różnicy. Bo to jest chyba tak jak w ogame pewnie, czyli że możemy sobie zrobić kolejkę. Czyli rzadziej musimy wbijać. Dobra, zwiększyć wysokość podatki. Płaćcie. Hania, kurde, zmieniłbym ten nick. Hania. Hania Gronkiewicz. Prostak 2. No zbad, myślę, żeby było wtedy. To by się wszystko spasowało. Nie. Twój zamek. Teraz pokażę ci, jak zbudować zamek, mój panie. Przejdź do ekranu zamku. Spokojnie. Wygląda, że mogę też fajnie takie... częściami budować. Jeśli tak. Siedziba fortecy. Ciekawe. A mury runo. Runo mury. To co, biedackie ma być. Muszę dostawiać klocek po klocku. Klocek po klocku. No wziąłem. I teraz na późniejszej etapie, jeśli nie ufortukujesz swojej siedziby, no to wiadomo, że nas zniszczą. Przyjdź do opcji na ekranie budowania, zamknij, znieść palisadę, to znaczy... Okej. Okay. Ale ona, czy ona już nie istnieje tutaj? No nie wiem za bardzo, gdzie mam to budować. A, może tutaj. Nie głupie. Trochę to cudo kosztuje, ale niewiele jak na swoje możliwości. Wspominam stare, dobre reklamy Mango. No, trochę 2 na 10. To nam wychodzi. Trochę bieda jest. Bieda w kraju generalnie. Wydałem... O kurde. Nie anuluj, panie. Wiesz, jakie to jest drogie? Wiecie co, ja na początek nie będę wszystkiego wydawał chyba. Chociaż może oni chcą ode mnie, żebym to... O, ja mogę tym przesuwać. Dobrze wiedzieć teraz. Potwierdzam. Aktualizacja zamku. Taki mur. Mury runą. Runą mury. Jakąś kartę dostaliśmy. Mała dostała drewienka, dzięki, ale to na później będzie. Na potem, zawsze zostają te gówna na potem. Projekt zamku, o. Jakieś projekty. Nadchodzi mały atak. Nie, armia z Płocka nas może zniszczy. Byka. A niech nie. Twój zamek...
No dobra, to zostawiamy cię samego. Ej, kto nas? Karczew. O, weź miecie z Karczewa. Oczywiście ci w grze, bo reszta Karczewa jest spoko. Ej, jak to idzie szybko? Nie, bronić się! Fuck! Dobra, wiecie co? Trochę kappa, tak szczerze. Nie, nie mam armii. Wieża strażnicza. Zobaczmy bitwę. Jak wybrnąć z takiej sytuacji przed trzema wiśniakami z Karczewa? Tak. Nie wiem, ja generalnie wziąłbym jakiś kamień i bym ich po prostu pewnie sam zabił, ale okej. Okay. O, ale tutaj jabłka się zgadzają, przynajmniej w ogóle sobie jedzą same jabłka, nie? Ale nieważne, nieważne. Wróg atakuje. Zobacz wynik. Wygrał obrońca. Serio wygrałem? Dobra, zobaczmy, jak wygrywam bitwę. Ej, fajne to, trochę heroesowo, tak. Tylko to wszystko leci z automatu. Ej, nie no, naprawdę, to jest sympatiś. I wygrałem. Nie było ciężko przed trzema wiśniakami. Nie no. Jeśli będzie jakaś łapka w górę, to pewnie od jakiegoś człowieka z tego Karczewa. Dobra. I co teraz? Teraz zostawili mnie na pastwę losu, nie! Misiu, wróć! Chałupa. O! Trzeba by zwiększyć... Aha. To nie będzie mądrym pomysłem. Chociaż pewnie można to przesuwać. Dobra, postawimy tutaj paru wieśniaczków. Aha, to się buduje. Dobra, dobra, spoko. Trochę po... w populację trzeba iść, z tego co wiem. Bezrobotni chłopi jeden. Ogarniemy wam jakąś pracę, wieśniaczki moje kochane. Będzie git ze mną. Będę dobrym królem, władcą. Aha, to jest taki magazynek. Pewnie można sporo tego nastawiać. To jest... Tutaj żadnej produkcji jeszcze nie mam. To bida, ale ten zamek mi się podoba. To jest spoko opcja. Ja chcę jakiś epicki zamek sobie wybudować. O kurde, drewniana brama. Te wieżyczki są epickie. Dobra. Misje. Weźmiemy sobie misję. No i co? To wio. Zobaczyć mapę. Ej, to jest tak epickie. A my jesteśmy tutaj. My jesteśmy koło Karczewa. O kurde. A to trochę lipa. Pod Konstancinem. Ej, no ale fajne to jest, co nie? A co to są te? Diling. Nowa wioska, to są wioski. Karczew. Wiązownia. Ej, no zobaczcie, czy są w ogóle wasze wiochy, nie? Moja jest. Super to jest. Dobra, to trzeba się budować jakoś. Czuję się domeczki stawiają. Chałupa, pojemność 12 chłopów tu wejdzie. Spoko. Tylko trzeba sprowadzić tych ludzi. 4 na 20. No. To trzeba im znaleźć jakieś zajęcie, nie?
raporty, aktualne misje. Wziąłem sobie misję, cel. Przedstaw się w gminnych ogłoszeniach na ekranie informacyjnym stolicy gminy. O kurde. W celu ukończenia musisz napisać wiadomość na tablicy ogłoszeń gminy. Aby to zrobić, kliknij na ikonce gminy. Potem na zakładce z informacjami ikona i zobaczysz napis. Wprowadź swój tekst. I... Chwila, to chyba w wiosce, tak? I... No kurde, nie ogarnąłem. O! Filipiński! Filipin królu... Mój... Ty zawsze... Przy mnie stój. No, to jest moje motto życiowe. I co? To miałem zrobić? Wykonałem zadanie? Myślę, że z klasą. I praktycznie bezbłędnie. Taki dobry. Ukończ. Odbieram hajsiwo. Nie, to ma na celu pokazać nam wszystko. Zdrowe racje, no. Zbuduj mleczarnię. O, to ja lubię akurat mleczarnię, nie? Wszystko spoko. Co to je? Interesting. Ale gdzie jest the fuck mleczarnia? Musimy znowu wejść chyba w panel misji. Dobrze, to jest wszystko ładnie opisane, nie? W celu ukończenia tej misji musisz zbudować w swojej wiosce mleczarnię. Ten budynek znajdziesz w zakładce z budynkami gospodarczymi w prawym panelu. Budynki gospodarcze. Okej. Dam radę. Where is mleczarnia? O, ale jest kajzerkownia. Nie, to jest chyba magazyn po prostu, tak? Spichlerz, no. Spichlerz, ładniejsze słowo. Nie ogarniam. Może mam za niski level jeszcze na tą misję. Przywołać jednostki. Fajnie. Ja chcę takiego... Aha, ale tutaj trzeba pierw ich odkryć, nie? To trochę potrwa. Zanim się ogarniemy. A co tu mamy za karty? Są od razu wszystkie? Dobra. Spoko. Dom. Pin królu mój. Ale narobiłem. Psotny. Możemy psotnemu wejść. W ogóle jeśli są tutaj jacyś z nami, to pamiętajcie, żeby mnie zaprosić. I trzeba będzie zająć się jeszcze jakąś gildią. Ale to spokojnie w swoim czasie. Dobra, wiecie co, ja sobie tą mleczarnię całą ogarnę sam i widzimy się w następnym odcinku.